Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w domu gorąco, w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 29. Nie, sprawdzam was, czy czajecie bazę 30 października 2020 roku, czyli piątek, koniec tygodnia. Pomału szykujemy się do wszystkich świętych. Nie wiem, czy jedziecie na groby w tym, w tym roku. Miejmy nadzieję, że wyjeżdżacie. Niektórzy troszeczkę boją się, więc wyjeżdżają w sobotę czy w piątek już, żeby odwiedzić groby, także życzę wam Spokojnej, oczywiście drogi, jeszcze będziemy się widzieć, także na spokojnie sprawdźmy, co tutaj się dzieje z Bitcoinem w takim razie. Bitcoin 13461 dolarów w ostatnich 24 godzinach 1,5% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to mamy Kwant 3,7 NEM 3,6 Siacoin 3,5 czyli nie jest aż tak zielono, ale jest w porównaniu do, do Bitcoina troszeczkę lepiej w tych niektórych projektach. A Reserve Rice Token minus 14,3%. Year in Finance spada już do 10,9%. Zobaczcie. Wow. Niedawno mówiliśmy o 12%, że to będzie podłoga dla tych projektów, a jest coraz niżej. Będziemy czytać za chwilę wiadomości też o DEX-ach czy innych tutaj już projektach, ale o tym za chwilę. Przejdźmy może do pierwszej wiadomości o Ethereum. Bitcoin informuje nas, że perspektywa makroekonomiczna Ethereum jest bardzo zwyżkowa pomimo ostatnich zawirowań. Dlaczego? No, bo mamy taką podłogę, jak niedawno mieliśmy przy Jern Finance na 12K, teraz na Ethereum mamy na kluczowe wsparcie na 380 dolarów. Jeżeli będziemy kontynuować obronę tego poziomu, będzie to kluczowe, jeśli byki chcą w najbliższym czasie napędzić ruch w górę. Tutaj te poziomy wsparcia właśnie są na 380, jak zauważają. W chwili pisania tego tekstu kurs Ethereum spadnie co ponad 1% przy obecnej cenie. 384, ale ta cała makroekonomiczna, jak tutaj zauważają, strefa Ethereum jest pozytywna. Także obserwować Ethereum, no, jeżeli tutaj DeFi i coś innego się nie ukaże, to nie wiem, czy nie będziemy spadać troszeczkę bardziej, ale no to już zależy od tego, jak będzie się też Bitcoin w tandemie poruszał i czy Bitcoin przeniesie też swoją dominację do siebie, na przykład z Ethereum. Deblog, i tutaj jest bardzo dużo wiadomości na ten temat, jeżeli chodzi o różne już tutaj czasopisma, newsy w krypto, bo wyszło to z Forbesa, który szczegółowo ujawnił dokument Binance, który planuje unikać amerykańskiej kontroli regulacyjnej. Na jakiej zasadzie to by no, tutaj miało działać? To mam też na Twitterze, gdzie dokument Taichi jest obecnie w obiegu wśród firm prawniczych. I innych podmiotów powiązanych z Binance, a istnieją spekulacje, że FBI czy IRS mogą prowadzić dochodzenie, czyli Fiskus lub FBI, można powiedzieć. Czy to, coś tutaj się wydarzy w tej sprawie, nie wiemy, bo od razu tutaj wyszedł CZ z Binance i też tutaj napisał o tym, że oskarżenia w artykule są nieprawidłowe. Cały artykuł opiera się na dokumencie strony trzeciej, Dokument ten nie został opracowany przez pracownika Binance. Każdy może stworzyć dokument strategiczny, ale nie oznacza, że Binance ich przestrzega jakichś dodatkowych dokumentów. Także będziemy obserwować, co tutaj się dzieje. No, wyszło to w Forbesie, także to jest już w miarę porządny news, jeżeli chodzi o krypto. Tym bardziej, że musimy się przestawić, że jeszcze 2-3 lata temu Forbes był przeciwny kryptowalutom, teraz jak JP Morgan i, i tutaj wchodzą razem, o wiele lepiej pisze te artykuły pozytywnie, energicznie na temat Bitcoin i innych kryptowalut, także tutaj nie wiem po której stronie mogą teraz stanąć, czy jest to po prostu jakaś plotka z tym FBI i IRS, czy tutaj CZ ma rację i tutaj nic się nie wydarzy. Koń Telegraf mówi nam o spadających wolumenach Dexa, które odzwierciedlają przejście inwestorów z DeFi na Bitcoina. Czy czasy DeFi pomału się kończą? Mamy ostatnio dużo negatywnych wiadomości też o DeFi, bo wiemy, że te projekty albo nie zrobią swojego audytu, albo po prostu inaczej to wygląda jak miało wyglądać. Chociaż z drugiej strony mamy tą decentralizację obiecaną w sloganach całego DeFi. Wszystkie oczy skierowane są na Bitcoin, ponieważ zasób cyfrowy kontynuuje wędrówkę do nowego szczytu 2020 roku. To też może być właśnie no, informacja, dlaczego wszyscy, pomału, zaczynają widzieć też Bitcoina, bo te maksima osiągamy te 14 tysięcy, jeżeli by było oczywiście przebite. Jest wiele sceptyków, którzy mówią, że nie, od tego momentu będziemy tylko i wyłącznie spadać. Ale i zawsze ci są, i zawsze ci z drugiej strony też podchodzą, a Bitcoin umie zaskoczyć i tych, i tych bardzo często. Więc tutaj nie będziemy dywagować na temat ceny, ale to, co się dzieje na temat deksów. Więc te deksy coraz mniej mają w sobie zasobów. Mamy te haki opisane tutaj. Mamy też oczywiście dwie najlepsze giełdy na deksy, które nadal tutaj. Przejmują e, ogromne wolumeny. To jest na przykład Uniswap, jak tutaj widzimy, jeszcze do tego jest Curve Finance, który dobrze sobie radzi. Może to być też spowodowane tym ostatnim artykułem. Pamiętajcie, że wczoraj, czy przedwczoraj, mieliśmy artykuł o deksach które są bardzo słabe pod względem zabezpieczeń, na przykład, tak? I, I ludzie też przenoszą na przykład z Bankor, gdzieś indziej do Uniswapa i, i gdzieś do Curve Finance, na przykład, tak? Ale w drugiej połowie października indeksy Dex zanotowały najgorszy tydzień pod względem wolumenu obrotu od sierpnia. Tygodniowy wolumen spadł z rekordowego poziomu 8 miliardów dolarów w pierwszym tygodniu września do około 3 miliardów dolarów w okresie od 19 do 25 października. Uniswap jest nadal liderem z 56% udziałem w całym wolumenie transakcji Dex, jak tutaj widzimy. Pomimo poważnej korekty obserwowanej w aktywach DeFi i zmniejszonego wolumenu obrotu, całkowita zablokowana wartość pozostała blisko rekordowych poziomów. Dane z DeFi Pulse pokazują, że całkowita zablokowana wartość wynosi około 11,2 miliarda dolarów, czyli tutaj nic się za bardzo nie zmienia pod tym względem, no ale zauważałem, że po prostu na razie ten sezon na DeFi delikatnie się zaczyna kończyć. Może jesień przychodzi, na wiosnę pojawi się znowu jakiś tutaj projekt świetny w DeFi, a może ten Uniswap i powiedzmy te dwie główne giełdy, które tam są, mają... Rym nad innymi, i tam będziesz się skupiać cały wolumen. Na samym końcu podsumowują to tak, że szum wokół różnych tutaj dexów nadal istnieje, bo pojawiają się coraz to nowe projekty, które na przykład swoje kryptowaluty chcą zarapować w Ethereum, żeby korzystać z DeFi. No, ostatnio to mamy Zcash i Dash, który też tutaj wchodzi, więc może małymi kroczkami te nowe projekty dostarczą nowej puli płynności. Finball Finance mówi nam o tym, że prezes SBI. To jest chyba Yoshitaka Kitao, dobrze go pamiętam, <laughs> dobrze go pamiętam, bo akurat tutaj kiedyś na temat tego pana research robiłem w innej sprawie, ale potwierdza on potencjalną relokację Ripple do Japonii, jeżeli chodzi o właśnie Ripple, gdzie miał się wynieść w Stanach Zjednoczonych, sobie nie razem z regulacjami i ich kolejnym krajem miałby być Japonia i tutaj właśnie mamy takie potwierdzenie, że rozważa Japonię, mi się wydaje, że Wielkie Brytanii i tak będą musieli mieć jakieś biuro, żeby po prostu tutaj wyjść, bo to jest taki przycinek Europy, a po wyjściu z Unii Europejskiej to i tak będą musieli mieć coś tam, jakiś podmiot w Wielkiej Brytanii. Może już SBI ma taki podmiot i za pomocą jakichś licencji zewnętrznych albo wewnętrznych będą mogli tutaj funkcjonować, ale... Mi się wydaje, że osobiście Japonia to będzie dla nich najlepsze miejsce, no i potem sobie zadam pytanie, jak będą funkcjonować ze Stanami Zjednoczonymi, po prostu z innych państw, jak to będzie rozwiązane regulacyjnie, no bo w końcu Stany Zjednoczone i tak musiałyby tutaj nadal być brane pod uwagę. CoinDesk na Uniswap mamy też głosowanie, które zakończy się w Halloween i niektórzy obawiają się o stratę na cenie Unii po tym głosowaniu, jeżeli zostanie przepchnięte na tak, bo jeżeli byli tutaj użytkownicy, którzy wchodzili w interakcję z Uniswap za pośrednictwem interfejsu innej firmy. Jaka to, jaki to może być interfejs innej firmy? To może być na przykład MyEtherWallet, Argent i Dharma. podczas tego airdropu ostatnio z jakiegoś Problemu technicznego nie dostali tego airdropa co tutaj niektórzy podostawali po 1000-1200 dolarów. Jest ich troszeczkę tutaj e, takich osób, i oto jest właśnie głosowanie. Jest to około 15 milionów, które może być rozdzielone z istniejącego skarbca o wartości około 40 milionów dolarów. Przy obecnej cenie to jest 2,59 za juni. Z tego 5 milionów juni zostanie redystrybuowanych ze skarbca w fazie pierwszych do tych ludzi. Dlatego niektórzy się obawiają o cenę, co się wydarzy w kolejnej tutaj fazie. Niektórzy uważają, że może to się nie powieść, z tego względu, że ostatnio nie było minimum do głosowania 40 milionów głosów, bo na razie mają tylko, zobaczmy, ponad nieco 20 milionów na to, że Tak a około 714 tysięcy, że nie. Więc do 20, do 40 milionów im jeszcze troszeczkę brakuje i niektórzy nawet zaczynają obstawiać, bo decyzja jest na tyle interesująca dla społeczności kryptowalut, że zainspirowała rynek zakładów bukmacherskich na Polimarket, który obecnie zastanawia się, czy uda im się tym razem przepchnąć cokolwiek przy tych 40 milionach głosów, które są na Uniswap, a niektórzy uważają, że to jest po prostu... Nadwyraz, żeby dać tym osobom, bo zespół zdawał sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mogą czuć się wykluczeni. No a teraz decydują o tym ludzie z juni, którzy każdy ma głos, żeby oddać. Zobaczymy, jak ten model decentralizacji w takim sposób będzie tutaj działał. Ostatnie newsy pochodzą też z crypto lending platform, czyli jest to platforma o nazwie Cred, popularna usługa pożyczkowa kryptowalut. Ogłosiła, że tymczasowo zawiesiła wszystkie wpływy i wypływy środków, nie ujawniając wielu szczegółów. Platforma stwierdziła, że współpracuje z organami ścigania w celu zbadania incydentu, czyli incydent, czy została sakowana na przykład ta usługa o nazwie kret. Nie wiemy, niestety w tej chwili nie możemy dalej komentować, co się dzieje. Tutaj akurat wychodzą osoby, które mają też Pożyczki kryptograficzne z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która niedawno ogłosiła dołączenie do programu Szybkiej Ścieżki Visa swoich klientów na Twitterze. O najnowszych niepokojących wydarzeniach, za pomocą krótkiej właśnie tej wiadomości, przedstawili, że nie mogą dalej tutaj nic odpowiedzieć. Taką jeszcze informacją dodatkową w tej sprawie jest to, że na kilka dni przed zawieszeniem wpłat i wypłat przez Kred jeden z partnerów zakończył współpracę z tym właśnie protokołem, i to nie jest mały partner to jest portfel, kryptowalut i platforma handlowa Uphold ogłosiły w niedzielę, że użytkownicy nie mogą już łączyć swoich portfeli Uphold z zewnętrznymi dostawcami pożyczek kryptograficznych kred. To jest tak, jakbyśmy na przykład, nie wiem, mieli Brave'a i nagle Brave'a przeglądarki nie mamy w Upholdzie, bo coś się dzieje z Brave'em, tak? przeglądarką. Tutaj coś się dzieje z tą platformą, nie wiemy dlaczego. Mamy słowo też klucz, Stany Zjednoczone, może znowuż Coś tutaj zauważyli. The Block Chiny skazują na więzienie osoby odpowiedzialne za system kryptowalut piramidy finansowej o wartości 1 miliarda dolarów. Chiński sąd odrzucił apelację w tej sprawie no i po prostu orzekł w wyroku z 27 października, że czterech skazanych, którzy prowadzili program Wu Token Ponzi, czyli piramida o nazwie Wu Token, będzie odbywać karę za kratki od 2,5 do 8,8 lat. Zależy kto i ile. Czyli no tutaj mamy na taką kwotę. Ta platforma działała od sierpnia 2018 roku do października 2019. Widzimy, że tam Chiny ostatnio ostro walczą, z tutaj różnymi formami nawet wyjścia z ICO, czy na przykład ze stablecoinami, także zobaczymy, na jakiej zasadzie to będzie dalej funkcjonować, ale tutaj się akurat wzięli za piramidę finansową. Jeżeli jesteśmy na giełdzie Gemini, mamy ofertę od razu z bomby jako usługę podatkową w zakresie kryptowalut w czasie rzeczywistym. Gemini współpracuje z firmą podatkową, aby oferować usługi podatkowe właśnie w tym czasie rzeczywistym, jak tutaj podają. Jest to jeden z wielu wysiłków giełdy, aby zapewnić zgodność z regulacjami. Amerykański IRS poświęcił w tym roku więcej czasu na pobieranie podatków do kryptowalut, i teraz właśnie jedna z firm podatkowych będzie się integrować. Razem z Bing Crypto. Trustnodes Unia Europejska inwestuje 1 miliard dolarów w technologię blockchain i sztuczną inteligencję. Zostało podpisanych 6 umów którzy będą tutaj wprowadzać właśnie za pomocą venture capital tej technologii razem z AI i dla Europy priorytetem, zauważam, jest bycie liderem w rozwoju technologii sztucznej inteligencji, technologii blockchain, aby zachować konkurencyjność i poprawić jakość życia ludzi, przynosząc znaczne korzyści naszemu społeczeństwu i gospodarce, zauważają. Czyli widzimy, gdzie tutaj Unia Europejska w tym momencie będzie chciała budować przyszłość. Zdecentralizowana aplikacja muzyczna Audius ogłosiła w czwartek, że przeprowadzi migrację swojego systemu zarządzania treścią do szybkiego łańcucha blokowego Solana do tego łańcucha bocznego Ethereum obsługiwanego przez sieć próbowa Authority, czyli ostatnio niedawno mówiliśmy o Audiusie, to jest taki zdecentralizowany Spotify ze względu na... Transakcje, koszt na głównym protokole Ethereum, tutaj będą na Solanie w tym wypadku. Jeżeli zastanawiacie się, ile Ethereum jest w tym momencie na giełdach, to 26,8 miliona jest właśnie przechowywanych na scentralizowanych giełdach. To 23,7% krążącej podaży Ethereum. Większość Ethereum znajduje się w Coinbase, Bitfinex i Huobi. Ethereum ponownie przekracza 390 dolarów, to już wiemy. Mówiliśmy o tym, te 380, żeby zostały tutaj zamchowane, ale mamy tutaj tą infografikę od CryptoRank. Coinbase jest na pierwszym miejscu, Bitfinex na drugim, Huobi na trzecim, Binance na czwartym i Kraken na piątym. Więc no, tak wygląda to rozmieszczenie. Pewnie się komuś przyda, bo zobaczcie jak się ustawiają giełdy, która jest najbardziej popularna. Ostatnio ktoś mnie pytał w komentarzach, gdzie mogę w Stanach Zjednoczonych kupić bitcoina? No, chyba można powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o tym, który jest na miejscu pierwszym, no to na pewno Coinbase jest takim głównym, chyba najbardziej bezpiecznym w tym momencie. Chyba, że macie inne strzały, gdzie można wykupić bitcoina, dajcie znać w komentarzach. Bardzo łatwo, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. CryptoPoint, to akurat tutaj mamy analizę Ripple, XRP widzi. 3-letnie spadki w porównaniu z Bitcoinem, czyli jest na najniższym poziomie od grudnia 2017 roku w stosunku do Bitcoina, i ta sytuacja może się dalej pogarszać, jeżeli nie obroni 100-dniowej EMA po cenie zamknięcia każdego dnia w tym tygodniu. Także mamy tutaj różne poziomy wsparcia i, i oporu. Także musimy tutaj się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o XRP, i walczył właśnie z przełamaniem linii trendu spadkowego, oporu na początku tygodnia, blisko 26 centów. W rezultacie w ostatnich dniach moneta zaczęła tracić na wartości, chociaż gwałtownie spad. kupujący bronili studniowej EMA po cenie zamknięcia właśnie w tym okresie. Także będziemy obserwować, co tutaj się dzieje, jak myślicie, jak. XRP, bo w stosunku do BTC jeszcze gorzej tutaj wygląda. XRP do BTC osiąga najniższy poziom od 34 miesięcy, zauważają, i to jest też no, słabe, od grudnia 2017 roku. Ale może warto w tym momencie właśnie zakupić spadający nóż, bo może za chwilę akurat coś tutaj się wydarzy w XRP i zobaczymy go po dolara. Nigdy nie mów nigdy, ale analiza techniczna też jest nam czasami potrzebna. OK, nie ma tych wiadomości dzisiaj za dużo, także zobaczmy, co tutaj się wydarzyło też na innych kanałach na YouTubie. raport, inwestowanie w Bitcoin uchroni Twoje oszczędności. Jak zabezpieczyć się na spadki w tym przypadku? FX Max, czyli dlaczego warto inwestować na giełdzie. Dalszą osobę mamy Encyklopedię Kryptowalut, Kamil, BTC w górę, Alty w dół, Eski, aktualizacja i jeszcze tutaj zobaczmy DOT, Supercharger, pierwsze zakupy BTC w PayPal. Dalej jest rekin biznesu, inwestowanie pieniędzy na różne sposoby, czyli jak pomnażać swój kapitał. Dzień nadawka z komfortu, Veritix, czyli Algorand odlatuje, zobaczmy. Cyfrowe łańcuchy dostaw, czy 321Krypto, nowy europejski stimulus, PLN spadnie, gdy wzrośnie zadłużenie, a drukowane domy już niedługo. Plus eski oczywiście. Krypto kamikadze, dlaczego XRP nie jest kryptowalutą, a BTC jest. I Ford jest autem, a Tesla nie. Jurek jest analizy, analiza techniczna. Ostatnio dochodzą mi tutaj głosy, że świetnie się wstrzela Jurek i niektórzy tutaj nawet polegają na analizie Jurka, który no, ostatnio gdzieś na, dodał audycję, ktoś mi tutaj podpowiedział. O tym, że Bitcoin spadnie tysiąc dolarów, i tuż po audycji mu się zapiął ten temat. No, miejmy nadzieję, że takich strzałów będzie więcej, ale no, jeżeli Jurek sobie tak świetnie radzi, dajcie znać w komentarzach, kto ogląda Jurka i czy warto. Niektórzy niech sobie przeczytają, czy warto właśnie no, Jurka analizę oglądać, bo, bo niektórzy hodlują Bitcoina i nie oglądają analiz, także <laughs> dla każdego coś dobrego w tym rynku, no ale dajcie znać, czy Jurek sobie świetnie radzi. O, a nie wiem czemu ten kanał mi się tutaj pojawił bo nic nie dodawałem ostatnio. Także jeżeli ktoś ma czas, akurat na liście, nie wiem dlaczego, kropka się pojawiła koło niego, może, może komuś ma coś pomóc. Ten kanał mój stary, gdzieś tutaj jakiś tytuł, może warto sobie zobaczyć. Dlatego go tutaj podaję dalej, bo, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że jest taki kanał jak Sukces Inaczej, bez ego i tak można zrobić. Ale nawet się teraz zdziwiłem, że on tutaj jest na liście. Może on miał być, może ja go miałem przeszytać i ktoś miał zobaczyć jakiś z tych Tematów, który ma mu pomóc. Zostawmy to tak. Piotr Misiurek, no zobaczcie, ten to się pojawia dosłownie też. Po każdej stronie. Już dwa dni temu miał audycję, chyba że gdzieś tutaj się pojawił. No nie, no cały czas ta kropka ko niego mi się pojawia codziennie, mimo tego, że opuszczamy Piotra Misiurka po ostatnich dwóch dniach. No ale dobra, niech też już tutaj jest. BitHub, Iran wykorzysta Bitcoina do ominięcia sankcji USA, Binance, dzikie ruchy i Czyli tam był jakiś problem też na Binance, a Iran ta sytuacja mnie zaczyna hmm, zastanawiać, bo wiadomo, Stany Zjednoczone po jednej stronie, po drugiej stronie mamy Iran, i wszyscy zawsze wołali, że Bitcoin to jest właśnie przed tymi sankcjami Stanów Zjednoczonych. I teraz trzeba się zastanowić, po której stronie był zawsze Iran w ostatnich starciach geopolitycznie i kogo tak naprawdę hmm, fundował. O, tak to powiedzmy, to już zostawię dalej, żeby tutaj już kolejnej wojny na komentarzach nie rozpętać. Bo ostatnio, jak powiedziałem, tylko o, o czym to było o, o tych całych akcjach, zamieszaniach w Polsce to od razu komentarze się pojawiły z jednej i z drugiej strony. I pozdrawiam wszystkich komentujących, bo przynajmniej sobie porozmawialiśmy, a, a ja jestem taki bezkonfliktowy, jak to widzicie, więc y, tymczasem daję Wam tylko takich wędkę do, 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 do zamysłu, po której stronie jest Iran, po której stronie ostatnio są Stany Zjednoczone, po której stronie są media i wtedy możecie gdzieś tutaj dojść do swojego konsensusu. Mike Satoshi, duzi inwestorzy kupują BTC, alty, moc sieci, bitcoin spadł, a opłaty rosną. Craig wygrał w sądzie. Czy wygra w sądzie? To zobaczymy. Wygrał w sądzie. O, Craig wygrał w sądzie. Zobaczcie, to u Mike'a jest ta informacja, u mnie nie ma. No, Czyli trzeba zobaczyć, jak Krek wygrał w tym sądzie. A my mamy jeszcze komentarze na kanale. Mamy MKSK flagi ewidentnie amerykańskie. Murzyn wygląda po amerykańsku, natomiast jego sposób mówienia nie jest amerykański. On mówi bardziej jako imigrant z Nowej Zelandii, Australii czy innej Somalii. Równie dobrze mógłby się ogłosić pocztowym dowódcą NATO i wypowiedzieć wojnę kolejowemu prezydentowi USA. Aha, <laughs> okej. Okay. Kolejnemu chyba by miało być, bo kolejowemu, to myślałem, że odnosi się do tego też sądu pocztowego, pocztowy, kolejowy, ale kolejnego to miało być na pewno. Co do realiów, amerykańskich, to Donald Trump nie ma nic do noszenia masek, ponieważ o tym decydują tylko i wyłącznie stany dokładnie. Tu to, to masz rację. A w tym przypadku gubernator każdego stanu. I tam, gdzie są stany demokratyczne, czyli gubernator jest demokracją, tam maski obowiązują, ale nie ma mandatów, tak jak w Polsce, dziękuję pozdrawiam. Dokładnie. Bo, ale z drugiej strony pamiętamy, że media. Ogłosiły, że Donald Trump będzie takim, hmm, jak to się mówi, dyktatorem, tak? Będzie wprowadzał, próbował wprowadzić swoje, a on nie, dał każdemu swoją rękę. Tam, gdzie byli demokraci, raczej były zamykane stany, nie wszystkie oczywiście. I tam, gdzie byli republikanie, całe stany były otwierane i nie wprowadzano lockdownu tak do końca. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Dalej mamy też Łukasza Miszewskiego. Patrząc w lewo, procent wygląda obiecująco. Tylko, żeby taki wynik teraz osiągnąć, kapitalizacja musiałaby sięgnąć z sufitu, a sama ulica nie jest w stanie tego zrobić. Analizując to, co się działo od 2018 roku, te wszystkie regulacje, naloty policji, urzędów podatkowych oraz zmianę podejścia ważnych osób w świecie finansowym można wnioskować, że coś idzie większego. Ulica moim zdaniem będzie naganiana, ale już to będzie wykonany plan u góry. Dziwne jest to, że co 10 lat. Mamy do czynienia z jakimś kryzysem w gospodarce. Dołożyć trzeba do tego zamieszki i COVID, które ostatnio mają miejsce, i mamy zupę gotową. Ludzie nie chcieli się sami po dobroci nauczyć korzystania z usług online, to teraz nie mają wyjścia i muszą korzystać. Już od dawna sklepy stacjonarne, filie bankowe generowały więcej strat, liczba pracowników biurowych teraz maleje. I coś trzeba zrobić ze społeczeństwem. W każdym bądź razie, patrząc na wykres, nawet ten, który zakupił w 2017 roku swe pierwsze coiny i trzyma je nadal, mimo bólu tyłka, ma szansę wreszcie zarobić w 2021 roku. Łukasz. No, wszystko powiedziałeś, z każdej strony nie muszę już tutaj nic dodawać. Jestem ciekaw, jakie wy macie zdanie. 2021 rok już możemy pomału się zastanawiać, z którą stronę pójdzie Bitcoin. Jestem ciekaw waszych zdań. No i Young Gaming. Dodaję znowu teorie spiskowe. Przecież ten cały kryzys, pandemia jest tylko po to, aby bogaci przejmowali majątki biedniejszych. Najpierw zadłużali, teraz przejmują. To samo z akcjami latami, pompowane, żeby dziś zrzucać i mówić: To wina wirusa. Gdzie sprzedali dużo szybciej i czekałem na spadek, żeby odkupić taniej? A wirus to wymówka. Tak się dzieje od lat i będzie, aż wszyscy będziemy pracować dla kilku firm, aby nie było konkurencji. wtedy każdy będzie zarabiał tyle samo, płacił podatki i wszyscy będziemy mieli porówno. Niekoniecznie bogato. Komuna 2.0, globalizacja. Nic dodać. Nic ująć, dodałem. I jeszcze dodał tutaj Krzysztof: Nie będziemy mieć porówno, nie będziemy mieć nic. Zamiast kupowania mebli będziesz wynajmował. Tylko jakim prawem ktoś, kto chce coś przekazać dzieciom i powiedzmy, pracowywuje się dzień i noc, ma mieć tyle samo co osoba, która całe życie lelum po lelum Na pewno nas tutaj zrobią w konia jeszcze milion razy, mówi Krzysztof Kozłowski. No zobaczymy. Po to wprowadzają to uniwersalne, powiedzmy, zarobek, tak, żeby przyzwyczaić już pomału ludzi do tego, że się dostaje coś, tak? Dostajesz, a ty powiedzmy, zostaniesz wysłany na 8 godzin do roboty, tak jak w Wielkiej Brytanii, czyli uniwersalne, albo to minimum, które, które jest, które ci będzie przysługiwać z bomby, a wtedy oni będą mieli prawo wysłać cię, bo inaczej, nie wiem, może nie dostaniesz tego uniwersalnego, bo, bo nie zrobiłeś. To jest takie przyzwyczajenie, pomału gotowanie żaby, a my się cieszymy, że mamy oczywiście lepszy tutaj dostatek w tym momencie. A gdzieś tam jest ten ukryty tygrys, przyczajony, nieprzyczajony tygrys, ukryty smok, tak? To było gdzieś na takiej zasadzie. Także sprawdziłem sobie, co się wydarzy już niedługo. Pewnie bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że na zielono, nie tylko na giełdzie, też na bitcoinie i, i na innych aktywach, które przechowujemy. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie dokładnie. Z bitcoinem.